Cześć, to Kamila Kaźmierczak. Witam Cię na kanale Psychosprawy, poświęconym relacjom z sobą i z innymi ludźmi. Dziś będę mówić o neuroprzekaźnikach. Neuroprzekaźniki to takie substancje przekazujące sygnały w naszym układzie nerwowym. Inną nazwą, jaką możemy spotkać, to neurotransmitery albo neuromediatory. Podstawową komórką w układzie nerwowym człowieka jest neuron. Jego zadaniem jest przetwarzanie impulsu elektrycznego przewodzonego wzdłuż neuronu, tzw. aksonu, na sygnał chemiczny, który pobudza lub hamuje czynność następnego neuronu lub komórki efektorowej, mięśniowej lub gruczołowej. Pierwszym neuroprzekaźnikiem, jaki omówię, jest serotonina. Co to jest serotonina? Serotonina jest neuroprzekaźnikiem, o którym myślimy jako o stabilizatorze nastroju. Potocznie bywa nazywana hormonem szczęścia, podobnie jak wiele innych neurotransmiterów. Serotonina znajduje się głównie w żołądku i jelitach organizmu oraz w komórkach nerwowych w pniu mózgu. Co robi serotonina? Pomaga nam w spaniu, jedzeniu, trawieniu. Jej działanie jest szerokie, ale ja skupię się dziś na tym, jak serotonina pracuje nam w gabinecie terapeutycznym. Uważa się, że serotonina w mózgu reguluje lęk, szczęście i nastrój. Jeśli masz niedobór serotoniny, to może Ci towarzyszyć obniżony nastrój, zwiększone libido, rozdrażnienie, poczucie braku szczęścia, lęk, a w skrajnych przypadkach nawet myśli rezygnacyjne czy samobójcze. Pacjenci depresyjni niekiedy nawet w trakcie terapii sięgają po farmakoterapię, która pomaga wyregulować poziom serotoniny, by móc w ogóle uczestniczyć w procesie psychoterapii. Tu mamy zawsze do rozważenia dwie rzeczy. A jedna to jest to, że kiedy ktoś się decyduje brać leki, to czy branie leków nie zaciemni obrazu problemu, z jakim ktoś przychodzi na terapię i na przykład poczuje poprawę nie ze względu na rozwiązanie przyczyn swoich problemów, a ze względu na podniesienie poziomu serotoniny. I druga rzecz, kiedy ktoś się nie decyduje na branie leków, to czy brak wyregulowania serotoniny i tym samym podniesienia nastroju nie sprawi, że ktoś w ogóle porzuci leczenie i zacznie zapadać się jeszcze bardziej w objawy depresyjne. Czasami pacjenci nie potrafią sami sobie rozważyć tego dylematu. Pacjenci z ciężką depresją mogą nie być w stanie się w ogóle nad tym zastanowić. Wtedy jest ważna rola psychiatry, psychologa czy psychoterapeuty, który bierze na siebie większą część odpowiedzialności za leczenie w tym wycinku procesu leczenia. I na przykład sugeruje wzięcie leków. W lżejszych postaciach obniżenia nastroju warto się szczerze zastanowić nad włączeniem leków. Bo tak jak mówiłam w filmie o szczęściu, nieszczęście to nie jest stan patologiczny sam w sobie. To raczej sygnał alarmowy, że coś się dzieje nie tak i wymaga naszej uwagi i zajęcia się tym. No a jak poczujesz się dzięki chemii lepiej, to w naturalnej konsekwencji spada motywacja do szukania przyczyn złego samopoczucia, bo go po prostu nie odczuwasz. Z pracy na oddziale psychiatrycznym i w gabinecie znam sytuacje, w których pacjent po około 2 tygodniach od włączenia leków zaczyna czuć się na tyle dobrze, że przestaje mówić o ważnych z punktu widzenia procesu leczenia sprawach, a jakoś tak zaczyna o wszystkim innym, trochę tak dookoła. No to jest opór, jasna sprawa. Nie chce nam się myśleć o problemach, jak czujemy się dobrze, ale właśnie to musimy mieć z tyłu głowy, gdy rozważamy farmakoterapię. Że nasza motywacja to nie jest coś dane raz na zawsze. I część, jeśli nie większość ludzi, do zmiany prowadzi właśnie cierpienie, nie decyzja. Jak sobie to cierpienie zabiorą, to jest ryzyko, że nic nie zmienią w swoim życiu i zostanie tak jak było, tylko będą patrzeć na nie przez serotoninowe okulary. Znam też przypadki, w których ktoś mimo wskazań nie decyduje się na włączenie leków i jego stan się pogarsza. Wtedy obie strony leczenia mogą czuć bezradność. W Polsce na dzień dzisiejszy nie można nikogo zmusić do leczenia psychiatrycznego. Pacjent musi wyrazić na to zgodę. Istnieją wyjątki, w których można kogoś zmusić, ale to jest temat bardzo trudny, bardzo złożony i dostarczający kontrowersji i dylematów. W praktyce najczęściej dążymy do solidnej psychoedukacji klientów terapii i do poszerzania świadomości, tak aby temat posiłkowania się lekami był objęty świadomym kontaktem i wyborem. W nurcie terapii, w którym pracuję, czyli gestalt, zmierzamy w kierunku brania odpowiedzialności za swoje życie w pełni, a więc i za leczenie, z
ze wszystkimi zasobami i ograniczeniami. I owocuje to w miarę bieżącym monitoringiem samego siebie. Co mi leki lub brak leków obecnie robi? Jakie działania podejmę, by moja relacja z lekami była dla mnie najbardziej wspierająca? Świadomie. Co się dzieje, kiedy mamy za dużo serotoniny? Można by sobie pomyśleć, że im więcej hormonów szczęścia, tym lepiej. A tu psikus. Bo za dużo serotoniny, na przykład przez branie leków, wpływa na nasze funkcje seksualne. Osłabia libido, zmniejsza podniecenie. I to nie koniec. Bo wśród objawów tak zwanego zespołu serotoninowego występującego przy nadmiarze tego neuroprzekaźnika mamy także dreszcze, gonitwy myśli, brak możliwości skupienia się i niepokój. Takie to przewrotne. Potrzebujemy serotoniny, by ruszyć z nastrojem w górę, ale musimy bardzo uważać, żeby się za mocno nie rozkręcić. I dlatego nasz organizm jest mądry, jest cudownie mądry i wymyślił coś takiego jak wychwyt zwrotny serotoniny. W skrócie oznacza to, że nasz neuron zatrzymuje pewną część neuroprzekaźnika i nie uwalnia go w całości do szczeliny synaptycznej, co oznacza, że niższe stężenie tego neuroprzekaźnika w szczelinie słabiej oddziałuje na następny neuron. I dlatego nasze następne neurony nie zostają zalewane całą dostępną serotoniną. I teraz jeśli leczymy na przykład depresję i tej serotoniny mamy za mało, to możemy a. zwiększyć podaż serotoniny, na przykład wraz z przyjmowaniem odpowiednich pokarmów, bo pamiętajmy, że około 90% serotoniny przyjmujemy w jelitach. Albo b. zahamować wychwyt zwrotny serotoniny, czyli zahamować działanie hamulców. Minus i minus daje nam plus. W przestrzeni synaptycznej wówczas pojawia się więcej serotoniny. Okej, jak możemy sobie dostarczać tej serotoniny? Dostarczamy serotoninę wraz z odpowiednim pożywieniem. Takim, które zawiera dużo tryptofanu. Na przykład banan, jaja, awokado, ryby, orzechy, czekolada. No i możemy też dostarczać serotoninę relacyjnie. Na przykład poprzez spotkania z ulubionymi ludźmi, robienie z nimi rzeczy, odpoczynek, a także pocałunki i seks. Dodatkowo aktywność fizyczna nam zwiększa poziom serotoniny, ale ona musi być umiarkowana, bo zbyt intensywny trening powoduje wytwarzanie hormonów stresu. Także dla serotoniny spacerujemy, tańczymy, jeździmy na rowerze w umiarkowanym tempie. A teraz opowiem o drugim neuroprzekaźniku, którym jest dopamina. Dopamina zwiększa motywację do działania i dlatego nazywana jest często neuroprzekaźnikiem wzmocnienia. Wpływa także na nasze emocje i relacje z innymi ludźmi. U osób zakochanych wzrasta poziom dopaminy, powodując szybszy przepływ krwi, wzrost tętna i uczucie szczęścia oraz euforii. Skutkuje to częstym nasileniem procesu idealizacji i postrzegania partnera wyłącznie w różowych barwach, bez krytycznego myślenia. Podobnie dzieje się podczas spożywania ulubionych potraw, czekolady i alkoholu. Wzrost dopaminy wywołuje uczucie zadowolenia i spełnienia. Dowiedziono, że dopamina jest zaangażowana w działanie tzw. systemu nagrody. Polega on na tym, że aktywność neuronów dopaminowych wzrasta, gdy oczekujemy na zdarzenie sprawiające nam przyjemność, na przykład rozrywkę, zakupy, dobre jedzenie, jakiś nasz sukces. Naukowcy odkryli również, że odgrywa ona kluczową rolę w procesie powstawania uzależnień. Podczas zażywania substancji psychoaktywnych, kokainy, amfetaminy, alkoholu, nikotyny, znacznie wzrasta ilość dopaminy uwalnianej z zakończeń neuronów dopaminergicznych w ośrodkowym układzie nerwowym, co wiąże się z odczuwaniem euforii. Niestety, organizm z czasem przyzwyczaja się i aby osiągnąć ten sam efekt pobudzenia, należy przyjmować coraz to większe dawki danej substancji, co w efekcie doprowadza do silnego uzależnienia. No właśnie, uzależnienie od dopaminy. Jeśli jesteś silnie związany z działaniem dopaminy, to znajdujesz się w grupie ryzyka uzależnień, na przykład uzależnienie od stanu zakochania. Dam tu na przykład historię kobiety. Dynamika jej relacji partnerskich charakteryzuje się pewną cyklicznością i schematycznością. Wchodzi w związek z bardzo dużym ładunkiem idealizacji wobec partnera, przeżywa dopaminowy high, a po kilku miesiącach emocje słabną. Ona nie może tego wytrzymać, bo kocha high, więc suplementuje dopaminę narkotykami i seksem, niekoniecznie ze swoim partnerem. Rozstają się, znajduje nowy obiekt i zaczyna nowy cykl.
Celowo pomijam tu kwestie osobowościowe, bo punkt ciężkości kładę na ważność dopaminy. Musi być silne zakochanie, więc jest silna idealizacja. Mija zakochanie, więc ilość dopaminy opada. Nie można tego znieść, nie można znieść żadnej frustracji, żadnej zwykłości. Musi być ciągle high dopaminowy. Trzeba ją wytworzyć inaczej i tu wchodzą te wszystkie aktywności narkotyczne i seksualne, aż się wszystko rozpada i przychodzi nowy obiekt. Inny przykład, mężczyzna, notorycznie zdradzający swoją żonę. Ceni sobie życie w domu i ceni sobie życie poza domem. W obu chce mieć uczucie nagrody. W domu nagrodą jest stabilne, bezpieczne życie. Zapewniona potrzeba bezpieczeństwa i przynależności. Poza domem nagrodą jest realizacja pragnień i fantazji, o jakich nie chce mówić w domu, a także potrzeba nowości i świeżości. To rozszczepienie zapewnia mu, że pozornie ma uczucie, że ma wszystko, że z niczego nie musi rezygnować. I to samo w sobie jest źródłem dopaminy, bo ma poczucie nagrody, że skutecznie oszukał system. Dodatkowo przy każdym nowym obiekcie romansu ma wyrzut dopaminy, bo potwierdza sobie swoją wprawność w zdobywaniu kobiet. Później zdarza się sytuacja, że żona się prawie dowiaduje lub dowiaduje i on znowu ma wyrzut dopaminy, bo za każdym razem, przynajmniej jak dotąd, udaje mu się wyjść z tego obronną ręką. I teraz zobaczmy, jaki to podstępny mechanizm uzależnienia od pętli dopaminowej. Z pozoru wygląda jak życie pozbawione kosztów i strat, gdzie można mieć wszystko poza wewnętrzną integracją. Ale no właśnie jest koszt. Kosztem są ogromne problemy psychosomatyczne. Nasze ciało nie radzi sobie tak dobrze z życiem w rozszczepieniu, jak my myślimy, że sobie radzi. Wyobraź sobie to uczucie, jak masz skłamać komuś, kto ciebie dobrze zna. A ty w pełni świadomie mówisz paszczą coś, co nie jest prawdą. Tak operacyjnie możesz to powiedzieć, racjonalnie i wyraźnie, ale co się dzieje z twoim ciałem? Czujesz ścisk w klatce piersiowej, dziwne mrowienie na twarzy, nagle kontrolujesz ruchy swoich gałek ocznych, ułożenie dłoni. Zachodzi multum procesów, które nie wydarzyłyby się, gdyby nie to, że nadajesz w sprzecznościach. A teraz pomnóż to razy 1000 i zwielokrotnij na kilka lat takiego życia. Co się wydarzy z ciałem? Zareaguje. Psychosomatyka da znać, że koszta są. A jak nie psychosomatyka, to też częstym zjawiskiem w takich historiach są ataki paniki. Czyli mamy pozornie udane życie. I wtedy pojawia się tylko takie zdanie w gabinecie. Ja jestem bardzo szczęśliwy, tylko proszę mi wyciąć te ataki paniki. No to mamy wstępnie narysowany obraz relacji z dopaminą, w której można by powiedzieć, dochodzi do pewnych nadużyć i dysbalansu nadawania wartości. Bo można by założyć, że ten mężczyzna większą wartość nadaje przeżyciom, które mu organizują dopaminę, niż na przykład serotoninę. Gdyby chciał porzucić lub ograniczyć ryzykowne życie poza domem, musiałby przejść na niejaki dopaminowy spadek. Ale to byłby moment, w którym można zainwestować na przykład w serotoninę. Popracować nad relacją z żoną, może pójść na terapię par, robić więcej rzeczy razem. Zamiast nowości i świeżości na zewnątrz, spróbować zainwestować w nowość i świeżość w związku. I teraz co się dzieje, jak mamy za mało dopaminy? Niedobór dopaminy wywołuje lęki, wewnętrzne napięcie, osłabienie motywacji, niechęć do działania, zmęczenie, apatię, a nawet depresję. Czyli z dużego napędu do działania i silnej motywacji stajemy się bierni i apatyczni. Niskie stężenie dopaminy może przypominać objawy podobne do głodu narkotycznego. Osoby, które prowadzą styl życia nastawiony na wysokie dawki dopaminy, w sytuacji jej spadku przeżywają często uczucie, które opisują słowem beznadziei. Towarzyszy im poczucie braku sensu i braku podstawowej wewnętrznej energii, motywacji. W terapii uczą się oswajać ten stan i przeformułowywać jego znaczenie, by był znośniejszy. Ale zagrożenie, jakie się pojawia w tym procesie, to to, że ich konstrukcja wewnętrzna zachęci je raczej do poszukania wyrwania się z tego stanu. I z racji tego, że są w tym wprawieni, zrobią szybko coś, żeby od tego uciec. I nie ma w tym nic złego per se, że nie chcemy się czuć w beznadziei. Problem się pojawia, kiedy potrafię tylko funkcjonować, jak się dzieje dużo i dynamicznie i nie znoszę momentów przestoju lub gdy szukam po trupach strategii, by z tego wyjść, bo czasem te trupy to moje zdrowie albo moje relacje.
Osoby, które uczą się oswajać brak nagród, służy uzmysłowienie sobie, że nie zawsze musi być on top. Że czasem można zwolnić, że można powstrzymać się od czegoś i zobaczyć, co się wtedy pojawia. A pojawia się na przykład czas na refleksję, albo zmianę, albo naukę odpoczynku. Badania nad aktywnością mózgu dowodzą, że gdy jesteśmy w nastroju smutnym lub nostalgicznym, podejmujemy dużo lepsze jakościowo decyzje. Wtedy nasz umysł działa lepiej analitycznie. Jak czasami mi coś nie idzie, na przykład w ważnym dla mnie projekcie, ja dokładnie wiem, że czuję się teraz jak takie zombie bez dopaminy, bo tu nie tak, tu nie po mojemu, tu nie mam kontroli, to wykorzystuję to okno metaboliczne w układzie nagrody i kieruję swój potencjał gdzie indziej. Zombie jest teraz niezadowolone i oklapłe, ale może posprzątać w domu. Tyle kontroli odzyskać przez posprzątanie w domu. No to oczywiście nie posuwa projektów do przodu, ale mózg wykonuje swoją pracę. Traktuje to jako odhaczone zadanie i wytworzy dopaminę, a ta z kolei stworzy nam odczucie nagrody. A Homo sapiens, jak jest nagrodzony, to ma większą motywację i jakoś udaje mu się dotrwać do momentu, aż ruszy coś w jego projekcie. A co się dzieje, jak mamy nadmiar dopaminy? W lekkich przypadkach odczuwamy euforię, przyjemność, pobudzenie, satysfakcję. W znacznych nadmiarach mogą wystąpić skłonności do działań ryzykownych, przecenianie swojej mocy, halucynacje i urojenia, a według niektórych badaczy może dojść do rozwoju schizofrenii. Jak podnieść poziom dopaminy? Aby w naturalny sposób podnieść poziom dopaminy, jedz żywność bogatą w białko. Dopamina jest syntetyzowana z tyrozyny i fenyloalaniny. Zadbaj też o higienę snu. Badania na zwierzętach pokazują, że dopamina uwalniana jest w dużych ilościach rano, kiedy nadejdzie pora na przebudzenie, a poziom ten naturalnie spada wieczorem, gdy nadchodzi pora spać. Jednak brak snu wydaje się zakłócać te naturalne rytmy. Kiedy ludzie zmuszeni są do pozostawania w stanie czuwania przez całą noc, dostępność receptorów dopaminy w mózgu zostaje dramatycznie zmniejszona następnego dnia rano. Dalej, stawiaj sobie wyzwania ambitne, ale osiągalne, tak by czuć, że nie jest łatwo, a realizacja celu będzie sama w sobie nagrodą. Istnieją też oczywiście nienaturalne drogi podnoszenia dopaminy, ale tak jak w przytoczonych przeze mnie przykładach, są tego koszta. Nagły wyrzut dopaminy i związaną z tym euforię powodują różne środki psychoaktywne, zwłaszcza narkotyki, np. kokaina. Kokaina działa poprzez hamowanie wychwytu zwrotnego dopaminy przez transportery tego neuroprzekaźnika, powodując gromadzenie się go w synapsie. Prowadzi to do silniejszej odpowiedzi dopaminowej, która powoduje uczucie euforii. Organizm szybko jednak przyzwyczaja się do niskich dawek takich środków i potrzebuje większej i większej ilości, by wejść w taki sam stan. Ostatnio też trafiłam na badania opublikowane w czasopiśmie Molecular Psychiatry. Dowodzą one, że kokaina ma też inny sposób działania. Sprawia, że komórki mózgowe zjadają same siebie. Kiedy naukowcy wstrzykiwali kokainę myszom, oznaki autofagi były widoczne na zakończeniach aksonów, czyli w obszarze, który odpowiada za tworzenie nowych połączeń synaptycznych. Zmiany można było zaobserwować już po podaniu gryzoniom bardzo małej dawki narkotyku. Szkoda tych myszy. Ale co do samej kokainy, to poza tym, że buduje uzależnienie, to jeszcze sprawia, że komórki nerwowe same siebie zjadają. To wszystko na dziś już. Serotonina i dopamina, dwa bardzo ważne regulatory naszych funkcji psychicznych. Kiedyś byłam uczestnikiem takiej ciekawej dyskusji wraz z zaprzyjaźnionymi psychoterapeutami, gdzie jakoś dywagowaliśmy na temat tego, że obserwujemy w gabinecie, iż silniejsza relacja z dopaminą jest bardziej związana z osobami nastawionymi na osiągnięcia, realizację celów, na sukces, a większa relacja z serotoniną jakoś występuje u osób nastawionych na relacyjność, na budowanie takiej wspólnotowości. Więc jeśli obserwujesz u siebie, że jesteś takim dopaminowym zwierzęciem i nakręca cię głównie realizacja celów, może warto też zobaczyć, jak tam u ciebie w relacjach i jak możesz podnieść jakość swojego życia poprzez inwestowanie w serotoninę.
Ciekawa jestem, czy bardziej jesteś w relacji z serotoniną czy z dopaminą. A może masz balans? Daj znać w komentarzu. Jeśli ten film wniósł wartość do Twojego życia, to zostaw łapkę w górę. Trochę dopaminy zawsze się przyda. I zapraszam też do subskrypcji. Do zobaczenia.